Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szybson i słuchajcie, pojawiam się tu przed odcinkiem, zanim rozpoczniemy, prawda, Minecraftcika, ponieważ, uwaga, przyszły do mnie takie oto dwa listy. Słuchajcie, ostatnio wam powiedziałem, że w opisie jest link do wysyłania mi fanartów i tak dalej. I tu jest fanart, którego już dostałem, którego już pokazywałem na odcinku. Tu przyszły kolejne dwa fanarty, plus jeszcze przychodzą mi też na maila. Od razu na samym początku powiem, że są osoby, które nie wiedzą o tym, że mogą wysyłać do mnie, że w sensie nie potrafią znaleźć tego adresu, mimo że jest w opisie. Normalnie bez problemu można go znaleźć tam w opisie, wysłać, jak widać, przyszły listy, więc da się, przychodzą i są. To są jedyne listy, które otworzę dzisiaj, w sensie na odcinku, ponieważ chcę zrobić osobny odcinek z nagrywania jakiegoś tam, jak otwieram fanarty, tylko muszę ich mieć więcej, więc od tego momentu będę je zbierał i w momencie, kiedy już zbiera mi się ich trochę, to wtedy naraz je wszystkie otworzę na jednym odcinku. Myślę, że to będzie fajne. No i później znowu zrobimy przerwę, będę znowu zbierał dalej i po czasie znowu otworzę, a z pierwszego razu, kiedy będę otwierał fanarty, to je powieszę tu jakoś za ścianą, żeby po prostu były na odcinkach, więc myślę, że to jest spoko. Dobra, uwaga, przechodzimy do odpakowania. Najpierw sobie odpakuję jeden. Wysyłacie mi też na maila, co też jest ok, w sensie można jak najbardziej, link, mail jest, jest w opisie chyba. O, nie umiem tego otworzyć. O, dobra, tu otwieram. Mail jest w opisie, tam możecie mi też wysyłać, więc tutaj też wam się wyświetla teraz fanart, który dostałem na maila. Też dziękuję bardzo. Jeśli dobrze pamiętam, to jest Wojtek, ale mogę się mylić. Ale wydaje mi się, że to jest od Wojtka, więc dziękuję bardzo autorowi. Jeżeli masz na imię Wojtek, to tobie. Jeżeli nie masz na imię Wojtek, to po prostu autorowi. Dziękuję bardzo za fanarcikę. Dobra, uwaga, otwieram pierwsze. I widzę, że to jest list, więc listów nie będę czytał. Tu jest karteczka, więc to przeczytam sobie po odcinku, więc myślałem, że będzie fanart, ale w drugim chyba będzie fanart, czekajcie. O, mam nadzieję, że nie pokazałem adresu żadnego, dobra, najwyżej się wymarzę. Dobra, czekajcie, otwieram to, no wydaje mi się, że tu jest fanart już, który by można było powiesić. Ten dostałem od Tomka, więc dziękuję bardzo, Tomku, chyba jeżeli to jest adresat, a nie to jest może tata, który wysłał za syna. Dobra, ja nie mogę. Dobra, patrzcie, jest coś takiego, to jestem ja w Minecraft. Bardzo fajne, szef Szybson, no i kozacko, tak, Tomek to narysował. Jest tutaj nawet podpisane, więc dziękuję bardzo, Tomek. Ale z drugiej strony jest jeszcze coś i to muszę wysłać do Dave'a koniecznie, bo Daveson, no... No ja dostałem tą kartkę, chociaż tu powinno by to być na drugiej kartce i druga powinna zostać wysłana do Dave'a. No ale Dave chyba nie ma miejsca, gdzie możemy wysłać, więc wysłali do mnie, no fajnie. Tylko ciężko to będzie powiesić, bo będę musiał wybrać któregoś, więc nie wiem, zobaczę, kogo wybiorę, no ale chyba siebie. Tak mi się wydaje, że siebie. Więc dziękuję, mam tego fanarta, mam list, który przeczytam sobie po odcinku. I jest ten fanart z poprzedniego odcinka. Uwaga, tu pokazujemy, pum. Bardzo fajnie. Więcej fanartów otworzę na jakimś odcinku, który... jak mi się uzbiera po prostu więcej tych fanartów. Więc wysyłajcie, link jest w opisie. Mówię wam, wysyłanie w paczki jest o wiele fajniejsze niż wysłanie na maila, bo na maila pokaże się to na filmie. Ja nagrywam codziennie filmy, więc za 30 dni już nie będziecie pamiętali, w którym filmie był wasz fanart i tak zapomnicie o tym, a później przeglądać wszystkie filmy będzie ciężko. A tak, to możecie w sumie bardzo łatwo to wrzucić, no bo będzie to za mną. Oczywiście też nie na zawsze, no ale przez jakiś czas to tutaj powisi, no bo jeżeli będę miał ich na tyle dużo, że mi się nie będą mieścić za mną, to ja po prostu powymieniam, żeby inne osoby też tam były. Nieważne, lecimy do odcinka, życzę miłego oglądania. No i jesteśmy w Minecrafciku, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecrafciku, ale mi się zrymowało, bardzo fajnie. Słuchajcie, na samym początku możecie zostawić łapeczkę w górę, 3000 łapek w górę i wlazuje kolejny odcinek, prawda, z Palionowa, jak tutaj jesteśmy. Uwaga, jesteśmy w moim pięknym domie na drzewie, więc zanim przejdziemy do odcinka, to zapraszam was bardzo serdecznie na szef shopa, tam możecie wbić, kupić sobie koszuleczkę, prawda, etui i inne takie tele tam, prawda, gadżety i super, super fajne rzeczy. Dobra, w każdym razie jesteśmy na moim drzewie. W poprzednim odcinku, prawda, no był, jakby co było, śledziliśmy kloca i tutaj on to napisał, że kloc tu był. Bardzo mi miło, ale nie potrzebuję takiej tabliczki tutaj. Dwa dni temu dowiedzieliśmy się, że mojemu klonowi ktoś ukradł mnóstwo diamentów i nie wiemy totalnie, kto to był i musimy tą osobę namierzyć i ja totalnie nie wiem kto, no podejrzewaliśmy świrusa, ale no nie mam pewności, czy to aby na pewno jest on. W każdym razie myślę, że najlepsze, co możemy zrobić, to pójść, pozwiedzać po prostu tą jego bazę i się czegoś dowiedzieć. No tu możemy jeszcze ewentualnie wejść, zobaczyć, może jakąś tabliczkę nam zostawił, uwaga. Okej. Słyszałem, że twój klon został okradziony. No został, od razu się przyznam. Mam diaksy u siebie. Co? No to nie, to Sirus ukradł, tak? Ale żeby je odzyskać, musisz zdobyć coś dla mnie. Co dokładnie, dowiesz się w mojej bazie. Okej, okay, dobra, dobra, czyli musimy lecieć do bazy Świrusa i tam dowiemy się, co tak naprawdę mamy mu dostarczyć, żeby on nam
oddał te diamenty. No dobra, no lecimy tam zobaczyć, o co chodzi. No bo, kurczę, to nie może tak być, że Świrus okrada mojego klona, z którym ja mam kosę. Ja w ogóle mam kosę z Świrusem i z moim klonem. Mój klon chce mnie zniszczyć. Świrus chce mnie zniszczyć. No co to ma być w ogóle w tym Minecrafcie? Ja sobie nie wyobrażam takich sytuacji, żeby tutaj się takie coś działo. Ja chcę mieć święty spokój, chcę sobie z przyjaciółmi, prawda, grać w Minecraft. A tutaj muszę się borykać z jakimś Świrusem i z jakimś, jeszcze moim klonem w dodatku. No przecież, co to, kto to widział, żeby mój klon chciał mnie zabić? Czemu Dave nie ma takich problemów? Czemu jego klon jest bezkonfliktowy, a mój jest nagle jakiś z samymi problemami? Dobra, wejdźmy tutaj na górę, zobaczmy, co tutaj mamy. No to dziura. O nie, wpadłem sobie. Dziura, jak zwykle, wlećmy tu na górę. Dobra, ała, no nie mogę wlecieć, chciałem od razu na samą górę. Dobra, tu no znowu jest ten nóż. Nie, ja się boję tego noża, naprawdę. Tutaj, jak zwykle, nic. Dalej ten szkielet, dalej ten dzwonek, który dalej nie wiemy, co robi. Dobra, wyjdźmy wyżej, wyjdźmy wyżej. No, mnóstwo trumien, no to też nie za fajnie. Ale tutaj, no kurde, nic tu. O, dobra, są tabliczki, dobra, dobra. Wszystkie diaksy są ukryte, ale jeśli przyniesiesz mi kamień nieskończoności, oddam ci diaksy twojego klona, dzięki czemu przetrwasz, a twój klon cię nie zniszczy. No właśnie, czyli nawet Świrus jest świadom tego, że mój klon chce mnie totalnie dojechać, chce mnie totalnie zmiażdżyć i nie pozostawić nic po mnie, co mi się totalnie nie podoba. Jest to też kiepska sprawa, no ale dobra, no kazano znaleźć kamień nieskończoności. Po co mu ten kamień nieskończoności? Totalnie nie mam pojęcia. Ale skoro mu potrzebny, no to trzeba go poszukać. No ale ja nawet nie wiem, gdzie ja miałbym go szukać. To jest najgorsze, że nie wiem, gdzie mam go szukać. A przydałoby się wiedzieć, no nie wiem, wydaje mi się, że kamienie jakiekolwiek, po prostu jakieś diamenty i inne takie rzeczy są po prostu w kopalni. I że to jest dobry pomysł, żeby iść do kopalni szukać czegoś takiego, nie wiem, no mam nadzieję, że to jest jakiś pomysł, no bo to jest jakiś pomysł, ale no nie wiem, jak bardzo duży i czy w ogóle znajdziemy taki kamień. Ja nie wiem, jak go w ogóle znaleźć, czy on, no totalnie nic nie wiem, nawet nie wiem, gdzie mam go szukać. Ale no dobra, jedyne, co mi pozostaje, to chyba pójść do kopalni, po prostu tam poszukać, więc zobaczę, czy jestem, no w sumie to jestem przygotowany, mam żarcie, mam wszystko. Tylko teraz, gdzie tu jest kopalnia? Dobra, wiem, gdzie jest kopalnia. Polecimy sobie tu, patrzcie, tu. Ojejku, jak jestem szybki. Dobra, przelećmy sobie tutaj. I tutaj, jak wiecie, jest taka kopalnia, o której ciągle się mylę, że to jest jakaś tajna baza czyjaś, a to jest ciągle kopalnia. Patrzcie, tu trzeba tak przejść. Hop, hop, hop. Nawet chyba na live jakimś tutaj, żebyśmy byli, że nawet nie wiem, czy to ja wykopałem, czy nie. Nieważne, w każdym razie tutaj chyba jest jakaś kopalnia. Chyba nie. O, tutaj przelećmy sobie. Co to jest? Aha, to jest. Co to jest? W sumie. Nie wiem, co to. Ej, dobra, możecie mi napisać, co to jest, jeżeli wiecie. Ja z początku myślałem, że to jest parking od policjantów tam pod policją, ale on nie był z żelaza zrobiony. Dobra, nie wiem, co to jest. Możecie mi napisać w komentarzu, co to jest, no bo totalnie nie mam pojęcia. Dobra, przejdźmy tutaj. Ej, tu jest jakaś skrzynka. Dobra, pusta. Przejdźmy tu i co tutaj mamy? Zeskoczymy tu. Wow, 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 tam jakoś znika mi mapa. Dobra, ale będziemy musieli kopać, no chyba najlepiej na poziomie 11, tam gdzie są diamenty, no to jest chyba najlepszy pomysł, na jaki mogłem wpaść. Jesteśmy na poziomie 26, to jest tak wysoko? No, a tutaj co tu jest? Czekajcie, ja nie mam pochodni, naprawdę ja nie mam pochodni, czekajcie, proszę, żeby tu była jakaś jest jakaś pochodnia, dobra, superancko, weźmy tak na drugą rękę i lecimy w kopalnię w takim razie. Kto tu się kopał na poziomie 25? To nie jest poziom 11. Kiedy on na to wpadnie? Ciekawe, czekajcie. Przejdźmy tu tym. O, tu będzie poziom 11 chyba. 15, jeszcze nie jesteśmy nawet na tym. Ale tu coś się świeci. Wow, 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 wow. Ale sobie wpadłem w lawę. No nie, 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 tak być nie może. Czekajcie, czekajcie, gdzie tu jest woda? Nie, gdzie ja się spodziałem, dobra, mamy złoto. Przestań się palić, proszę. Już nie chcę się palić, proszę. Dobra, dzięki. Dobra, wykopmy sobie te. Jedno złoto. Dobra, zejdźmy na poziom 11 po prostu. To jest poziom 12, poziom 11 i lecimy po prostu przed siebie. Może znajdziemy jakiś kamień nieskończoności, chociaż totalnie nie mam pojęcia, jak będzie wyglądać nawet ta ruda i jak będzie wyglądać sam kamień. Mi się bardziej wydaje, że jeżeli to jest kamień nieskończoności, to po prostu będzie. Mało prawdopodobne jest to, żeby to po prostu było tako po prostu w ziemi, bo mógłby to znaleźć wtedy każdy. A kamień nieskończoności brzmi co najmniej poważnie, więc wydaje mi się, że raczej on będzie już wykopany przez kogoś i po prostu będziemy musieli go komuś zabrać. Tak mi się wydaje, bo tak jest zazwyczaj. Poza tym Świrus jakby mógł sobie sam wykopać, to by już dawno kopał, a nie kazał mi go zdobywać, nawet nie mówiąc mi totalnie, gdzie on jest, chociaż może mi powie w następnym odcinku, gdzie mam dokładnie iść, no bo tak, póki co nie dał żadnych informacji, chociaż w sumie żadnych informacji też
nie szukałem innych, no może gdzieś są jakieś inne, ale w sumie nie byłem w moim domku diamentowym, nie byłem w moim magazynie, tam wszędzie mogłoby coś być. No ale to jeżeli tam coś będzie, no to po prostu jutro wam o tym powiem, jak po prostu tam pójdę i zobaczę, czy przypadkiem tam czegoś nie ma. No tutaj będę kopał przed siebie przecież, nie wiem, milion dni, ja, mała szansa jest na to, że ja to w ogóle znajdę. Czy to jest mała szansa, że ja w ogóle diamenty znajdę, a gdzie tam dopiero jakiś kamień nieskończoności. Przecież to jest nie do zrobienia. O, patrzcie, no jeszcze wodę mamy. Czekajcie, tu przelecę, tak? Wow, prawie znowu w lawę wpadłem. To nie jest kamień nieskończoności, tylko lazuryt. Tutaj przejdźmy. Proszę, dajcie mi kamień nieskończoności. No nie wiem nawet, jak wygląda ten kamień. Jakby mi powiedzieli, to bym, kurczę, był szczęśliwszy, nie? Ale nic nie wiem. Nic totalnie nie wiem na temat tego, jak wygląda kamień nieskończoności. Totalnie mi się to nie podoba. Jest tylko lawa. No i to jest wszystko, co nam tak naprawdę tutaj dali. No nie wiem. Dobra, słuchajcie, ja moim zdaniem po prostu poczekam chyba na jakieś info od Świrusa po prostu, gdzie dokładnie mam szukać tego kamienia nieskończoności, bo tak kopać w tych kopalniach to możemy przecież wieki. To nie ma najmniejszego sensu, więc widzimy się jutro na odcinku kolejnym, na którym mam nadzieję, że nam Świrus o tym powie. Jeszcze raz przypominam o fanartach, które możecie wysyłać mi na maila, ale lepiej jak wyślecie mi pocztą w link, znaczy w adres, który jest po prostu w opisie. Tyle, trzymajcie się, na razie, pa pa.